Witam Państwa bardzo serdecznie. Przepraszam za opóźnienie. Czekaliśmy, aż osoby, które oglądały wystawę, przyjdą tutaj, żebyśmy się mogli wszyscy razem swobodnie zebrać. Nazywam się Bogusław Pieszczyński, jestem pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie. Za chwilę obejrzą, będziecie Państwo mieli okazję obejrzeć film Arkadiusza Gołębieskiego Quaterale. Jest to film, który powstawał na bieżąco w trakcie prac ekipy profesora Krzysztofa Szwagrzyka na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie w 2012 roku. Film zawiera także pewne ujęcia, elementy z 2013 roku i ostatecznie w 2013 został upubliczniony, ale jeszcze przed drugim etapem prac archeologicznych, prac ekshumacyjnych, które odbyły się na Łączce. Dlatego wymaga on pewnego uzupełnienia. Ja tutaj postaram się właśnie kilka rzeczy dotyczących tego filmu dopowiedzieć. Po pierwsze, pewnego rodzaju taka refleksja historyczna. Wczoraj obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Mamy grupę studentów. Ja tutaj zadam pytanie, bo ostatnio zadałem takie pytanie wśród licealistów. Czy wiecie Państwo, jakie święto będziemy obchodzić państwowe 9 maja? No to jest Narodowy Dzień Zwycięstwa. To jest Narodowy Dzień Wolności i Zwycięstwa, nie pamiętam dokładnej nazwy. To jest święto, które zostało ustanowione jeszcze w 1945 roku. Nie zostało zmienione. Świat zachodni obchodzi dzień zakończenia II wojny światowej w Europie 8 maja. Okoliczności były takie, że podczas podpisywania kapitulacji III Rzeszy nie był obecny reprezentant Związku Radzieckiego i na żądanie Moskwy zorganizowano drugą uroczystość w dniu 9 maja. Dlatego w Związku Radzieckim oraz w państwach satelickich ten dzień obchodzenia zakończenia II wojny światowej był inny. No i do pewnego stopnia te dwa święta w polskim kalendarzu, 1 marca i 9 maja, świadczą o pewnym takim dualizmie naszej pamięci. Poza tym sama kwestia poświęcenia tej uroczystości 9 maja zwycięstwu. Zadajmy sobie pytanie, czy Polska była krajem zwycięskim w czasie II wojny światowej? Przez cały okres powojenny byliśmy przyzwyczajani, ja zresztą też w szkole się uczyłem, że byliśmy w obozie zwycięzców. Ale zastanówmy się nad bilansem II wojny światowej. W 1939 roku Polska była krajem niepodległym, była samoistnym podmiotem w polityce międzynarodowej. Sama mogła decydować o swojej przyszłości i zdecydowała o tym, że nie zgodzi się na żądania Hitlera jako pierwszy kraj. Pod wpływem różnych czynników politycznych zdecydowała się na stawienie oporu imperializmowi III Rzeszy. W roku 1944 cały czas funkcjonujące państwo polskie, państwowość polska, cały czas funkcjonujący polski rząd, będący kontynuacją prawną rządów z 1939 roku, nie był już podmiotem w polityce międzynarodowej, w targach pomiędzy mocarstwami. Ze zdaniem Polaków, ani polskiego rządu w zasadzie nikt się nie liczył. Polska poniosła znaczące straty terytorialne, bo jeśli obliczymy, jeżeli dobrze pamiętam, to około 16%, jeśli chodzi o powierzchnię terytorium, zmniejszyło się terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w wyniku konferencji jałtańskiej. 6 milionów to też jest taka liczba czysto statystyczna, powiedzmy 6 milionów strat w sile żywej, ale przede wszystkim ogromne straty wśród inteligencji, wśród elit państwa. No i wreszcie utrata niezależności, podporządkowanie jednemu z mocarstw, które do tego narzuciło Polakom, czym było nawet uprawnione na mocy porozumień mocarstw, do narzucenia innego sposobu, czy dowolnego przez Moskwę w tym przypadku, sposobu funkcjonowania państwa. Polacy nie mogli sami określić tego, jaki będzie ustrój, jak będzie funkcjonowało życie państwowe.
Trudno zatem mówić o tym, że Polska była zwycięzcą w II wojnie światowej. Gdybyśmy dzisiaj wygrali kolejną wojnę w ten sam sposób, to stracilibyśmy mniej więcej powierzchnię dwóch województw. Żołnierz walczy, dopóki ma nadzieję na zwycięstwo. W 1944 roku wielu ludzi w Polsce liczyło na to, że ten niekorzystny bieg wydarzeń, że ta klęska, że to pozostawienie, bo tak Polacy odbierali to pozostawienie, zdradzenie nawet przez aliantów zachodnich w sprawie polskiej, że ono zostanie odwrócone, że da się to jeszcze zmienić. Powszechna była wiara w wybuch kolejnej wojny. Nie wierzono w to, że może istnieć świat wolny i komunizm. Sądzono, że ta nowa wojna przyniesie Polsce wolność. Z punktu widzenia Stalina korzystnym było utworzenie w Europie Środkowo-Wschodniej państw satelickich, państw oficjalnie niepodległych, ze względu na to, że Stalin obawiał się tej wojny. To nie jest tak, że tylko w Polsce konspiratorzy, podziemie, czy w ogóle szersze kręgi społeczne miały nadzieję na tą wojnę. Tak samo było z komunistami. Komuniści także obawiali się tej wojny. Bali się, że ta wojna zostanie przegrana. Ci, którzy podejmowali współpracę z PPR, z Urzędem Bezpieczeństwa, którzy decydowali się na alians z komunistami w tym okresie 1944 do 1948 roku, mieli poczucie, że być może stawiają na złego konia, że być może to wszystko się zawali, że być może rzeczywiście czeka ich śmierć za zdradę Polski. Mimo wszystko stawiali, bo liczyli na to, że to Związek Radziecki okaże się silniejszy. Nie można zatem mówić w tym okresie 1944-1949 o jakimś walenrodyzmie w łonie struktur komunistycznych. Ten, kto wtedy decydował się na współpracę z komunistami, ten decydował się na zdradę polskiego interesu. Decydował się na to, co Stalin zaprojektował dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej. A zaprojektował całkowitą przebudowę systemu państwa i społeczeństwa. Bowiem Europa Środkowo-Wschodnia w sposób naturalny ciążyła, czy też w ogóle należała do cywilizacji zachodnioeuropejskiej. Do kręgu cywilizacji chrześcijańskiej, która nie mogła pogodzić się z komunizmem, z ideami wprowadzanymi przez rewolucję bolszewicką. Kwestia wprowadzenia tych idei, tych zasad, tych pomysłów rewolucyjnych, to była kwestia różnych taktyk, które komuniści w poszczególnych krajach przyjmowali. To była też kwestia tego, ich realizacja wynikała też z tego, jaki opór dane społeczeństwo stawiało. A Polacy stawili opór potężny, bowiem do swojej kultury, do swojej przeszłości i do przynależności do cywilizacji zachodniej byli bardzo przywiązani. Tak należy patrzeć na to, z perspektywy lat, kiedy widzimy, że ci, których dziś nazywamy żołnierzami wyklętymi, byli tak naprawdę właśnie obrońcami przynależności Polski do zachodniego kręgu cywilizacyjnego. To, co postawiono naprzeciw nich, nieograniczone środki, jakimi dysponowała Armia Czerwona, nieograniczone zasoby finansowe, nieograniczone, do pewnego stopnia ograniczone, ale jednak potężne zasoby ludzkie. Pamiętajmy o tym, że nie było łatwo przekonać choćby żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego czy specjalnie formowanych do walki z podziemiem w Polsce, żołnierzy Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego do walki z podziemiem. Po prostu, no choćby na Rzeszowszczyźnie mamy dwa przykłady dezercji 100% stanu dwóch batalionów Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w całości niemal, które to oddziały niemal w całości przeszły do lasu walczyć w partyzantce antykomunistycznej. Także to narzucanie systemu komunistycznego związane było po prostu z ogromną przewagą materiałową. Gdyby nie było tutaj Armii Czerwonej, gdyby nie było pełnego wsparcia Związku Radzieckiego, to społeczeństwo władzę komunistyczną bardzo szybko by obaliło. Cały ten proces tak naprawdę zniszczenia polskiego
powstania, polskiego dążenia niepodległościowego. Do pewnego stopnia można go nazwać dorzynaniem polskiego powstania, tego powstania, które miało miejsce w roku 1944 poprzez akcję Burza i powstanie warszawskie, bo to przede wszystkim autorzy i uczestnicy tego zrywu byli celem bezpieki. To wszystko komuniści zwykli nazywać czynem rewolucyjnym. Warto pamiętać, że właśnie to oznaczało określenie czyn rewolucyjny. O terrorze, o metodach, jakie stosowali komuniści, powiedziano już kilka słów przy okazji otwarcia wystawy. Ja dodam tyle, że te tortury, te środki wymuszania zeznań, znęcanie się nad ludźmi nie było w zgodzie z ówcześnie obowiązującymi przepisami. Także komuniści sami łamali przepisy, które ustanowili, które oficjalnie stosowali. Zachęcani do tego byli przez swoich przełożonych, którzy z kolei szkoleni byli przez funkcjonariuszy NKWD. Była to była właśnie realizacja rewolucji tak naprawdę, wypraktykowana jeszcze od roku 1917. Tym, których pokonano, tym, których bądź zamordowano, bądź usunięto na margines życia publicznego, czy w ogóle usunięto z życia publicznego, zgotowano los, który znany jest ze starożytności, z rzymskiej koncepcji damnatio memoriae. Ci, którzy zostali pokonani, po to, aby idea, której służyli, nie mogła odżyć wśród Polaków, mieli zostać skazani na całkowite zapomnienie. Miało nie być już tych ludzi, mieli nie istnieć. Nawet w publikacjach z okresu PRL, które mówiły o utrwalaniu władzy ludowej, o tym finale czynu rewolucyjnego z punktu widzenia komunistów, bardzo często przekręcano pseudonimy, przekręcano nazwiska, albo w ogóle nie podawano nazwiska, a posługiwano się wyłącznie pseudonimami. To był też element właśnie tej strategii wymazywania tych ludzi. Ludzie po wyrokach wieloletniego więzienia nie mogli, mimo kolejnych odwilży, ocieplenia stosunków, jakichś tam rewizji, mieli problemy z otrzymaniem uprawnień kombatanckich. I zresztą trzeba pamiętać o tym, że los ofiary systemu komunistycznego w zasadzie nawet nie zależał od tego, jaką postawę przyjęła dana osoba. Weźmy przykłady trzech wybitnych postaci, symboli żołnierzy wyklętych tej powojennej konspiracji. Rotmistrz Witold Pilecki zdecydowany był, aby walczyć aktywnie, aby liczył na pomoc zachodnich aliantów. Nie wierzył w to, że cywilizacja zachodnia może nie dotrzymać słowa, że może spramić swój honor opuszczeniem Polski, dlatego wykonywał pracę wywiadowczą, wykonywał pracę aktywną, szkodzącą władzom komunistycznym. Generał Emil August Fildorf po okresie konspiracji, przypadkowym aresztowaniu, zesłaniu przez Sowietów w głąb Związku Radzieckiego na Syberię, po powrocie uważał, że walka jest przegrana. Trzeba przetrwać, ale odwodził swych przyjaciół, swych kolegów z konspiracji od tego, aby nie podejmowali zbyt pochodnie działań. Nie podjął tej walki, nie podniósł ręki w aktywny sposób na komunistów, ale komuniści zdawali sobie sprawę z tego, że on w sercu pozostaje Polakiem, w umyśle pozostaje Polakiem, że umie ocenić sytuację, że liczą się inni z jego zdaniem i że potencjalnie jest on niebezpieczny. Obaj ci ludzie zostali zamordowani. I wreszcie Łukasz Ciepliński, który kierował czwartym zarządem głównym Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. I to w okresie, który był wyjątkowo trudny dla polskiego podziemia, bowiem po sfałszowanych wyborach ze stycznia 1947 roku, kiedy było wiadomo, szanse na tą wyzwoleńczą wojnę były już bardzo małe. Było też wiadomo, że nie będzie trwała w Polsce już taka półdemokracja. Było jasne, że
Polska zostanie poddana procesowi stalinizacji. I Łukasz Ciepliński próbował wraz ze swoimi ludźmi wpłynąć na podtrzymanie takiej świadomości niepodległościowej, podtrzymanie tego, co w kulturze polskiej łączyło Polaków z przeszłością, z umiłowaniem wolności, z poczuciem tego, że sami mogą określać to, jak ma wyglądać Polska. I w zasadzie przez komunistów ta ostatnia postawa była postrzegana jako najbardziej niebezpieczna. Stąd być może właśnie oficerowie, przywódcy czwartego zarządu ponieśli śmierć, a przecież poprzedni prezesi skazywani na długoletnie więzienie przeżyli. Ci wymazani z pamięci Polaków ludzie mieli nigdy nie zostać odnalezieni. Nawet ich rodziny miały o nich zapomnieć. Ja często spotykając się właśnie z ludźmi z rodzin żołnierzy wyklętych, z ludźmi rodzin zamordowanych, dowiadują się, że właściwie do lat 90., nie do 89. roku, do połowy lat 90. albo nawet dłużej, często rodziny po prostu nie wiedziały o tym, kim był ojciec, dziadek, stryj, wuj. Nie było o tym informacji, a w samych rodzinach często był przechowywany, oprócz oczywiście patriotycznego wychowania, ale jednak pewien strach, pewne tabu, o tych sprawach czasem się nie mówiło, czyli jeśli nie było kogoś, bo nawet nie było jego grobu, to komunistom udawało się wyrwać go nawet z tej pamięci rodzinnej. Okazuje się, że nie zdołali tego zrobić. W 1987 roku we Wrocławiu, to jest taki fakt, który właśnie zapoczątkował, jest początkiem tego, o czym dzisiaj mówimy i o czym będzie mówił film, który za chwilę obejrzymy. We Wrocławiu władze miejskie planowały stworzenie czy zabudowanie pola 82A i pola 101 cmentarza Osobowickiego, po prostu oddanie pod nowe pochówki. W tym miejscu były grzebane ofiary z więzień wrocławskich z okresu stalinowskiego i wówczas środowisko Armii Krajowej podjęło się dzieła obronienia tych kwater. Udało się to zrobić. Przez kolejne lata kwatery w zasadzie były nienaruszone, powstało tam kilka nagrobków, natomiast w 2003 roku prace poszukiwawcze, takie rozpoznawcze, rozpoczął tam Instytut Pamięci Narodowej. W 2006 roku już kierowany przez doktora Krzysztofa Szwagrzyka pierwsze ekshumacje miały miejsce. Oprócz tego miały miejsce w tym samym roku ekshumacje w Opolu, między innymi Edwarda Cieśli i Hieronima Bednarskiego, osób związanych z podziemiem akurat tutaj podkarpackim. I skoro nagle okazało się, że można znaleźć i zidentyfikować osoby zamordowane przez komunistów, o których mówiło się, że ich miejsce pozostaje nieznane i pewnie pozostanie nieznane, to wtedy ludzie zaczęli sobie zadawać pytanie, w takim razie, jeśli można ich odnaleźć, to gdzie są nasi bohaterowie? Gdzie jest generał Nil? Gdzie jest Łupaszka? Gdzie jest Dekutowski? Gdzie jest Zapora? Gdzie jest Łukasz Ciepliński? Gdzie jest Witold Pilecki? Rozpoczął się żmudny proces badawczy, żmudny proces dochodzenia do prawdy. Było szereg różnych teorii dotyczących choćby miejsca potencjalnego spoczynku szczątków generała Nila. Ostatecznie dzięki koordynacji, dzięki doświadczeniu też samego profesora Szwagrzyka przystąpiono w roku 2012 do ekshumacji właśnie w tym jednym z najważniejszych, jeśli nie najważniejszym miejscu na cmentarzu Powązkowskim na tak zwanej łączce w kwaterze EU. W roku 2012 wydobyto tam szczątki 112 osób. Tutaj gwoli uzupełnienia, tam w filmie pan Witold Mieszkowski wypowiada się. On mówi w pewnym momencie, że jakie są takie uroczystości już po tym pierwszym etapie, że być może w tym miejscu, gdzie stoi, znajduje się jego ojciec.
Jest pokazany też syn pułkownika Antoniego Letnowicza. Obaj ci panowie znaleźli już szczątki swoich rodziców, podczas swoich ojców, podczas ekshumacji w roku 2013, tej już następującej po akcji filmu, te szczątki zostały podjęte, następnie zidentyfikowane. Dziś po wczorajszych podanych do publicznej informacji identyfikacjach mówimy o bodajże 41 osobach zidentyfikowanych. Następne setki i tysiące czekają na odnalezienie i na identyfikację. Teraz Państwa zapraszam do obejrzenia filmu i jeżeli będą jakieś pytania, to będę do Państwa dyspozycji po projekcji.